Dzień dobry, zaczynamy nasze spotkanie. Witam serdecznie. Spotkanie, które organizuje Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, Fundacja imienia Friedricha Eberta i Partia Razem. Zapraszamy dzisiaj na dyskusję wokół raportu doktora habilitowanego Kamila Minknera, profesora Uniwersytetu Opolskiego. Raport nazywa się Technologie jutra, a świat pracy. O tym będziemy rozmawiać. Jest z nami też dr Maciej Szlinder, członek Zarządu Krajowego Partii Razem, który zajmuje się dochodem podstawowym. Pewnie ta kwestia dzisiaj też wybrzmi. I oddaję głos teraz Dominice Pyzowskiej z Fundacji Eberta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa, którzy połączyli się z nami na Zoomie, ale też osoby, które oglądają nas na Facebooku. Ja nazywam się Dominika Pyzowska, pracuję w Fundacji imienia Friedricha Eberta. Chciałam Państwa też w imieniu właśnie Fundacji Eberta powitać, tak jak to przed chwilą zrobiłam na naszym wydarzeniu, powiedzieć kilka słów na temat genezy całej publikacji. Mianowicie jeszcze półtora roku temu wpadliśmy na pomysł właśnie Centrum Daszyńskiego, Fundacja Eberta, że czas najwyższy zająć się tym tematem, jakim są technologie jutra, a świat pracy, i zorganizowaliśmy w takiej przerwie covidowej w lato bardzo fajną dyskusję we wrocławskim barze Barbara, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami, przedstawicielkami związków zawodowych, świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, ale też przedstawicielem niemieckiego związku zawodowego IG Metall, czyli związku zawodowego metalowców, który był dołączony też właśnie hybrydowo do nas, i zaczęliśmy dyskutować na ten temat, co jest ważne w tym kontekście. Była fantastyczna dyskusja, bardzo dobrze ją wspominamy, i na podstawie wyników tej dyskusji dr Kamil Minkner zgodził się opracować właśnie naszą publikację Technologie jutra, świat pracy, której częścią są też rekomendacje. I zachęcam Państwa naprawdę do lektury tej publikacji, a w szczególności rekomendacji, ponieważ są one niezwykle istotne i też bardzo, bardzo trafne. Nie przedłużając, dziękuję współorganizatorom, dziękuję, że możemy być tutaj dzisiaj w Sejmie i dyskutować, i witam serdecznie. I oddaję głos doktorowi Bartoszowi Rydlińskiemu, Centrum Daszyńskiego. Życzę owoców. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że to spotkanie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie posłanka Paulina Matysiak, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej z partii Razem. Więc chciałbym serdecznie pani posłance podziękować, że Centrum Daszyńskiego oraz Fundacja Eberta razem z partią Lewica Razem może prowadzić taką dyskusję w murach Sejmu. Serdecznie Państwa pozdrawiamy z ulicy Wiejskiej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tematykę, bo tutaj Centrum Daszyńskiego współpracuje nie tylko z partiami politycznymi z socjaldemokracji, ale również ze związkami zawodowymi. No i ten policy paper właśnie jest takim pochodną też z naszej dyskusji razem z OPZZ. Kolejnym dokumentem, do którego Państwa odsyłam, jest najnowsze, w jakimś sensie nasze wydanie mecenasa doktora Liwiusza Laski, Lepsza praca, zmiany legislacyjne mające na celu poprawę sytuacji prawnej pracowników i związków zawodowych w Polsce. Szanowni Państwo, za sprawą nowoczesnych technologii łączymy się z Państwem, możni tego świata, którzy też robią w nowoczesnych technologiach, wpływają na politykę, w związku z tym uważamy, że jest to temat o tyle istotny, gdyż wyzwania w przyszłości są takie, a nie inne. Pani posłanko, przekazuję ten mikrofon. Ja tak naprawdę przekazuję już dalej, bo czekamy na wprowadzenie pana profesora. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję organizatorom za zaproszenie, za umożliwienie przedstawienia moich tez. Będą to w zasadzie tylko pewne ogólne tezy i zarys rekomendacji, bowiem od organizatorów, a dokładnie od pana doktora Bartosza Rydlińskiego, dostałem jedynie 15 minut. Dlatego już teraz zachęcam do pogłębienia tego wszystkiego, co może wydawać się takie bardzo zarysowe, powierzchowne, i do przeczytania tym samym całego raportu. Proszę Państwa, na pewno zanim rekomendacje, to muszę wyjść od tego, o czym tak naprawdę raport jest, albo w zasadzie czego dotyczy, a nawet bym powiedział przewrotnie, czego nie dotyczy. Ponieważ nie dotyczy on paru kwestii, które mogą się z tymi nowymi technologiami od razu na dzień dobry kojarzyć. To znaczy, ja się nie zajmuję w tym raporcie tymi technologiami, które już mamy całkiem nieźle rozpoznane. To znaczy
internetem, pracą na przykład platformową, pracą hybrydową. To są tylko jakieś takie dodatkowe konteksty. Natomiast starałem się zająć tak zwanymi emerging technologies, czyli wyłaniającymi się technologiami, tymi, które być może dla wielu jeszcze osób wydają się ciągle w takiej orbicie science fiction, jak internet rzeczy, jak robotyzacja, jak sztuczna inteligencja, jak blockchain, i które bardzo, bardzo tak brzmią jeszcze ciągle obco i z dużą nieufnością do tego podchodzimy. Natomiast ja pokazuję bardzo konkretne wyzwania, które już teraz należy podjąć, żeby, i to mówię tu oczywiście, podjąć w środowiskach lewicowych, progresywnych, związkowych, wszystkich tych środowiskach, dla których problemy ludzi pracy są bliskie i którzy już teraz widzą, że technologii nie ma co się lękać, tylko z technologią trzeba się trochę pomocować, żeby wyciągnąć z niej to, co może pomóc. Pomóc szeroko rozumianym ludziom pracy. Tutaj lewica ma swoją zresztą lekcję do odrobienia z przeszłości, bo jak sięgam pamięcią, a zajmuję się tymi kwestiami również naukowo, lewica zawsze z dużą dozą nieufności podchodziła do technologii. Tak było za czasów Marksa, tak było za czasów Markusego, tak było bardzo często, kiedy pojawiała się jakaś nowa, przełomowa technologia. Były już dwa nazwiska, miałem pozwolenie tylko na jedno swoją drogą. Ale no, Marks to wiadomo. I my chcemy do tego podejść trochę inaczej. Chcemy podejść, pokazując różne strony, różne wymiary, różne wyzwania. Dlatego też te moje rekomendacje z jednej strony wyrastają z obaw, pewnych lęków, pewnej konieczności przepracowania tych kwestii, które nie zostały nawet przepracowane chociażby z tymi bieżącymi zagrożeniami, jak chociażby ciągle nieuregulowana kwestia pracy platformowej, ale z drugiej strony, żeby właśnie pewnych spraw tutaj nie pominąć, to już teraz zalecamy czy rekomendujemy właśnie te rozwiązywanie tych problemów, które są naturalną konsekwencją i uzupełnieniem. Proszę Państwa, ja wychodzę z takich paru założeń, dosłownie tylko naskórkowo o nich powiem, bo one są ważne i potem rzeczywiście dają możliwość takiego w miarę automatycznego przełożenia na rekomendacje. Znaczy, pierwszą zasadniczą sprawą, którą zawsze też powtarzam, kiedy rozmawiam o technologii, to jest konieczność zrywania z takim przeświadczeniem, że technologia jest neutralna. Czyli takim myśleniem, że w zasadzie to cel ma znaczenie, natomiast sam środek do tego celu, ten środek techniczny, w zasadzie nie ma tutaj jakiegoś większego sam w sobie znaczenia. Ja twierdzę, że ma i uważam, że technologia zawsze jest już w jakiś sensie uwikłana ideologicznie. Ona się pojawia w określonym kontekście, w kontekście sytuacyjnym, w kontekście pewnych potrzeb i sama technologia zawsze ogranicza już nas i daje zarazem pewne możliwości, tak? Samą swoją strukturą wyzwala też określone funkcje. I druga ważna kwestia, kiedy mówi się o rozwoju technologicznym, zakłada się zazwyczaj jakiś progres, postęp. Często tutaj głoszą to różnego rodzaju determiniści technologiczni, którzy mówią, że dominująca technologia wpływa na wszystko inne. Ja odwracam to rozumowanie albo spoglądam na to bardziej interakcyjnie, to znaczy technologia zawsze jest produktem określonych interesów społecznych, interesów politycznych, określonych zapotrzebowań grup, które są dominujące w systemie. Tym samym nie zrozumiemy rozwoju technologicznego, jeżeli nie zrozumiemy właśnie kontekstu politycznego. Następnie omawiam bardzo ważne kwestie związane z cechami technologii. Nie będę ich teraz tutaj powtarzał, natomiast o jednej rzeczy na pewno trzeba powiedzieć, że tak jak dla wszystkich jest oczywiste, że technologia będzie coraz bardziej wszechobecna, synergiczna, musimy na nią spoglądać tak bardzo, bardzo całościowo, to nie dla wszystkich jest już jasne, co z punktu widzenia chociażby takich technologii jak internet rzeczy ma niesamowicie istotne znaczenie, że technologie są coraz bardziej przeźroczyste. To znaczy one są wszędzie, a jednocześnie ich nie widzimy.
To już nie jest duży komputer, to już nawet nie jest laptop, to już nie jest nawet smartfon, to już nawet nie jest taka rzecz, którą gdzieś tam namacalnie możemy dotknąć. To są różne czujniki zintegrowane z naszym środowiskiem, bardzo często wkomponowane w naturalną przestrzeń naszego funkcjonowania, czy wręcz wkomponowywane coraz bardziej w naszą cielesność. Tutaj różnego rodzaju chipy, które coraz bardziej powszechnie zaczynają funkcjonować w takim obiegu też dosłownie cielesnym, bym powiedział. Więc to jest niezwykle ważna kwestia, bo to sprawia, że jednym z najważniejszych wyzwań wszędzie, także w miejscach pracy, jest to, że będziemy permanentnie poddawani różnym procesom inwigilacji, zbierania informacji o nas samych, z czego wiele z tych kwestii po prostu nie będziemy ich świadomi, nie będziemy mieli świadomości, co tak naprawdę się zbiera, w jakim celu się to zbiera i tak dalej, i tak dalej. W raporcie zarysowuje także bardzo ważną kwestię scenariuszy związanych z rozwojem technologicznym, ale jedno jest pewne, to znaczy postrzegam rozwój technologiczny w kategoriach logiki rozwojowej kapitalizmu. Tutaj nie ma od tego odejścia. Oczywiście patrzę na to krytycznie. Tym samym też uważam, że należy odchodzić, a zwłaszcza w środowiskach postępowych, od takich neutralnych często pojęć, jakie się stosuje w różnych raportach, także czasami socjaldemokratycznych środowisk europejskich, typu gospodarka 4.0. Są takie ładne sformułowania, które no właśnie neutralizują kwestię rozwoju technologicznego i jakby pozwalają nam jakby przekonuje się nas, że mamy do czynienia z jakimś naturalnym postępem. Tymczasem takie sformułowania jak kapitalizm kognitywny czy inwigilacyjny pokazuje, że tak naprawdę stawka jest zupełnie inna. To nie jest stawka taka, że wszyscy ludzie na wolnym rynku po prostu się dorabiają, tylko że ktoś tutaj rządzi, ktoś wyznacza reguły, ktoś determinuje, ktoś wpływa, a ktoś jest wykluczony, ktoś na tym przegrał, ktoś jest defaworyzowany. Tak naprawdę kluczowe pytanie dla lewicy, które ja gdzieś tam zadaję w tym raporcie, cały czas ono wybrzmiewa, mam taką przynajmniej nadzieję, jest takie, co to znaczy postęp technologiczny, tak? Co to znaczy? Z jakiej perspektywy tak naprawdę o tym możemy mówić? Z jakiego punktu widzenia? Dla kogo ten postęp nastąpił? Dla których grup? Dla których środowisk? Czy dla wszystkich rzeczywiście? Czy tylko dla tych grup wybranych, tych, które szybko wsiadły do pociągu, tych, które choćby na ten ostatni wagon, ale się załapały, a co z tymi, którzy ciągle czekają na dworcu i się nie załapały, prawda? Więc w tym kontekście i przechodzę tutaj już do rekomendacji, taką chyba nadrzędną rekomendacją, powiedziałbym nawet metarekomendacją, która w paru momentach raportu wybrzmiewa, natomiast ona tak naprawdę między wierszami jest cały czas obecna. To jest kwestia tego, że musimy w środowiskach progresywnych na nowo zastanowić się w ogóle nad pojęciem pracy. Musimy przepracować całkowicie, notabene przepracować całkowicie pojęcie pracy. Bo praca, którą rozumiemy tak jak do tej pory, staje się powoli, to pojęcie, zarówno w sensie prawnym, w sensie aksjologicznym, w sensie politycznym, staje się po prostu nieadekwatna do rozwoju technologicznego. I tutaj się nie ma co obrażać, to po prostu się dzieje i albo będziemy po prostu pomstować, że to jest niedobre, albo będziemy starali się jednak coś z tym zrobić, no właśnie w imieniu tych, których reprezentujemy. No bo praca robotyczna to jest zupełnie nowy typ pracy. Jeżeli ten reżim, tak, nowego typu będzie wyśrubowywał normy, jakieś standardy, które będą następnie obowiązywały także ludzi w ich fizycznej pracy, tak, no to tutaj jest cała masa zagrożeń, która z tym jest. To są zupełnie dwa różne wymiary, ale one będą współwystępować. I to dosłownie będą współwystępować, bo ludzie będą pracować w towarzystwie maszyn, tak? To rodzi zupełnie nowe zjawiska psychologiczne, komunikacyjne, interakcyjne. Póki co wydaje nam się, że to właśnie jest to science fiction, ale to nie jest żadne science fiction. To się już dzieje i w wielu branżach na Zachodzie, jak i u nas w kraju, no to są już po prostu fakty, które trzeba brać pod uwagę. Do tego oczywiście, jeszcze do tego może, jakie to ma praktyczne znaczenie. No podam jeden przykład. Prawo do strajku.
No, wydawałoby się jedno z podstawowych osiągnięć cywilizowanego świata, jeżeli chodzi o prawa pracownicze, no, jest zagrożone, jeżeli nie przemyślimy tego na nowo. Czy pracownik, który strajkuje, no, nie będzie w tym momencie zastąpiony maszyną, która pełni funkcję takiego swoistego, współczesnego łamistrajka, tak? Jakie w tym zakresie obligacje ma pracodawca? Co może, czego nie powinien przekroczyć? No trzeba to wydyskutować. To jest jeden z tych kierunków rozmów, które się toczą i żeby tutaj uspokoić, te debaty się nie tylko nie zakończyły na Zachodzie, one się tak naprawdę też jeszcze tam nie zaczęły. Tak? Na razie się tylko gdzieś o tym zaczyna mówić, zaczyna się wskazywać na te problemy, ale właśnie prawo do strajku to jedna z tych bardzo czytelnych konsekwencji, o których w kontekście nowej definicji pracy trzeba mówić. Pamiętajmy, że ciągle są nierozwiązane również kwestie, które no właśnie są taką sporą zaległością, np. kwestia pracy platformowej. Przypominam, że to jest ciągle z punktu widzenia no właśnie tych wyzwań niezwykle ważna sprawa, no bo te osoby funkcjonują na prawach osób po prostu samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, a nie pracowników. I w dużej mierze to jest jedno z tych wyzwań, które technologia ciągle będzie wyzwalać. Musimy mieć tego świadomość. Będzie rosła ilość pracy przeźroczystej. Pracy, która nie nazywa się pracą w tym sensie, że nie jest odpłatna. Powiem, pracodawcy coraz bardziej będą, no do tej pory mówiło się o outsourcowaniu, ale teraz outsourcing będzie miał nowy wymiar, taki wymiar społeczny. Badacze zajmujący się tym zjawiskiem z takich kręgów włoskich biopolityków mówią o tym, że to będzie tak zwana praca biopolityczna, czyli taka praca, którą się de facto permanentnie wykonuje w domu, tylko ona jest przeźroczysta, zanim nie dostaje się kompletnie żadnych gratyfikacji, nie funkcjonuje bowiem jako praca. Natomiast skutek społeczny, skutek gospodarczy jest realny z punktu widzenia właśnie systemu i praw, które ludziom się przynależą. Proszę Państwa, więc w tym kontekście omawiam różne sprzeczne bardzo często scenariusze, dlatego te rekomendacje też muszą się do tego dostosować. Na przykład jedna z najważniejszych spraw, która przecież związana jest z rozwojem technologii, czy zmianą technologiczną, wolałbym bardziej w ten sposób o tym mówić, to jest kwestia, która po stronie zagrożeń jest na pierwszym miejscu, ale po stronie nadziei też jest na pierwszym miejscu w ankiecie przeprowadzonej w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. To znaczy, po stronie nadziei jest to, że pracy będzie więcej, po stronie obaw jest to, że pracy będzie po prostu mniej. Prawda? To już pokazuje, z jak sprzecznym wewnętrznym procesem mamy do czynienia. Ja twierdzę, że to nie jest tak, że będzie albo, tylko będzie i to często równolegle, prawda? Będzie się to po prostu splatać. Nie możemy tutaj działać na jednej płaszczyźnie, że przewidzimy, że jednak per saldo na tym skorzystamy. Nie, tu musimy jednocześnie myśleć o tych, którzy stracą pracę, a przewiduje się, że z 20 milionów miejsc utraconych pracy do 2030 roku może być to naprawdę bardzo dużo, ale z drugiej strony oczywiście pojawią się nowe możliwości. I tutaj kwestia szkoleń, tutaj między innymi kwestia dostosowania, dostrojenia edukacji, w tym kształcenia ustawicznego. Kształcenia ustawicznego, o czym ja piszę w różnych raportach, także w tym, to jest jedna z tych kwestii, która myślę z punktu widzenia różnego rodzaju kursów, szkoleń, różnego rodzaju praktyk, dobrych praktyk, jest na pewno dla Lewicy bardzo ważnym wyzwaniem, żeby wejść na ten obszar, żeby nie dać się tutaj wyprzedzić tym, którzy będą z nowych technologii robili po prostu takie poletko doświadczalne neoliberalnej gospodarki. Tak? Tutaj właśnie w dziedzinie edukacji mamy bardzo dużo do zrobienia i pamiętajmy, że nawet w miarę sensownych raportach unijnych priorytet w zakresie szkoleń jest taki, że myśli się przede wszystkim o kształceniu ustawicznym w kontekście potrzeb rynku pracy.
To jest bardzo, bardzo tak naprawdę niebezpieczne, bo my musimy się przyzwyczajać do tego, że kwestia przekwalifikowywań, różnego rodzaju elastyczności, różnego rodzaju właśnie konieczności dostrajania się do nowych potrzeb będzie po prostu zatrważająca i tutaj jakby szkolenia, nowoczesny system szkoleń może być też po prostu takim kołem ratunkowym dla pracowników, żeby zrobić to w sposób mądry, zabezpieczający ich interes. Bardzo ważną rekomendacją, która pojawia się tak naprawdę w różnych punktach tego raportu, ale wydobywam ją tutaj też szczególnie mocno, bo to jest kwestia instytucjonalna. Postuluję tutaj powołanie czegoś na wzór socjaldemokratycznej takiej instytucji z Wielkiej Brytanii, Komisji Przyszłości Pracy. I oczywiście w różnych środowiskach, także związkowych, tego typu komórki już funkcjonują, ale obecnie środowiska progresywne nie mają żadnej takiej platformy, która by koordynowała przepływ tych informacji. Czyli z jednej strony mamy środowiska związkowe, z drugiej strony mamy środowiska polityczne, mamy grupy obywatelskie. Trzeba to zacząć koordynować, żeby ten przepływ idei był bardziej przewidywalny, żeby realne potrzeby, realne wyzwania następnie starać się przekładać na język postulatów politycznych. Myślę, że taka Komisja Przyszłości Pracy z punktu widzenia też tych naszych środowisk to jest bardzo istotna kwestia monitoringu obecnych przepisów prawnych, tego, co tam już trzeba teraz wyłapywać, co trzeba zmieniać, kiedy reagować, bo tutaj moment czasu jest niezwykle, pamiętajmy, istotny dlatego, że zbyt szybkie reagowanie w niektórych sprawach może być niebezpieczne, ale zbyt późne też, bo grozi tym, o czym mówiłem w kontekście chociażby pracy platformowej. Proszę Państwa, jak trudna to będzie między innymi sprawa, niech pokaże kwestia, o której piszę dosyć dużo, no bo tu muszę wybrać parę tych rekomendacji, które ciut może dłużej omówię, to jest kwestia czasu pracy. I tu znowu jak z ilością pracy. Z jednej strony mówi się o tym, że czas pracy zostanie skrócony, tak, mówi się o tym, że technologia będzie nas wyręczać w bardzo wielu kwestiach, w zakresie zwłaszcza tych czynności takich rutynowych i tak dalej. W tym kontekście mówi się na przykład bardzo wiele też o uelastycznieniu pracy. No i oczywiście, kiedy lewicowe środowiska słyszą elastyczność pracy, no to oczywiście zaraz wiadomo, jest to termin z nowomowy neoliberalnej, uelastycznienie, czyli w praktyce znowu przerzucenie kosztów na pracownika. Ale znowu, żyjemy w świecie, który coraz bardziej się komplikuje i wielu młodych ludzi rzeczywiście oczekuje coraz większej elastyczności pracy, pracy w różnych terminach niezbyt typowych dla typowego pracownika. Dla nich niestraszne są na przykład prace w weekendy, czy powiedzmy praca wieczorowa. Chodzi więc nie o to, żeby zamykać się na samą w sobie elastyczność, ale chodzi o to, żeby elastyczność nie była przymusem, nie była czymś w rodzaju narzucenia, gdzie pracownik tak naprawdę nie ma nic do gadania. Natomiast chodzi zarazem o stworzenie możliwości. Problem pojawi się wtedy, kiedy algorytm wyliczy czy zoptymalizuje nam, że taki i taki czas jest potrzebny na wykonanie danego zadania. No i oczywiście pieniądze dostaniemy tylko za ten czas. Jak przekroczymy ten czas, no to oczywiście tych pieniędzy już nie dostaniemy. Więc tak rozumianej elastyczności oczywiście mówimy nie. No ale przynajmniej od czasów, no właśnie, pana Karola wiemy też, że czas pracy w związku z rewolucjami technologicznymi także w przypadku różnych działań po prostu się wydłużał. I wcale nie jest tak, że on będzie się skracał. W wielu przypadkach będzie się wydłużał, będzie się nakładał czas pracy na ten czas funkcjonowania w domu. Dużo będziemy robić właśnie w domu, o czym też już wcześniej mówiłem. Zacieranie się granic to jedno z najważniejszych wyzwań. I w tym kontekście jednym z najważniejszych praw, które z punktu widzenia regulacji, które z punktu widzenia lewicy jest do przepracowania tu i teraz. To już jest kwestia, z którą nie ma co czekać. To jest sprawa związana z prawem do bycia offline, prawda? Z prawem do wyłączenia, do odłączenia się. To jest zresztą cała masa różnych procedur z tym związanych, zarówno smartfonem, zdefiniowanie wyjątków, funkcjonowanie na urlopach, tak, wyłączenie GPS-a. To nie jest tylko takie zwykłe odłączenie się, tam jest naprawdę dużo spraw. Proszę Państwa, ostatnią rzeczą, bo to jest tylko, może dwie, ale to wymienię je tylko dosłownie hasłowo.
Musimy sobie poradzić z zbieraniem informacji, z inwigilacją. Właśnie internet rzeczy to jest to z tych wyzwań, które pokazuje, jak ważne jest to, że musimy denaturalizować tą taką nieobecność technologii. Tak? Ona jest i zbiera o nas informacje. Internet rzeczy będzie to tylko robił w zwiększonej ilości, jakości. Pracownik musi wiedzieć, co się zbiera, po co się zbiera, musi wyrazić na to zgodę. I ostatnią kwestią, jaką omawiam w raporcie, znowu w różnych miejscach, to jest kwestia przemyślenia różnych obciążeń finansowych, w tym nowych podatków, jak podatek cyfrowy, związany z tym, żeby firmy, które prowadzą działalność cyfrową w danym państwie, były realnie opodatkowane, bo tego ciągle nie ma. I to znowu jest jedna z tych zaległości, która tak naprawdę jest już od dawna do zrobienia. Ale z drugiej strony, w środowiskach ekonomicznych bardzo dużo mówi się teraz, już teraz, o podatku od robotów. To jest cała masa różnego rodzaju koncepcji, co opodatkować, tak, jak opodatkować, czy to ma być podatek taki podobny do podatku dochodowego. Mówi się dużo, czy podatek typu VAT, mówi się dużo o przyznaniu takiej półosobowości prawnej związanej z tym, że przecież robot może coś napsuć, tak, kto weźmie za to odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wyzwań jest co niemiara. Przepraszam za ten co niekąd chaotyczny i być może trochę naskórkowy przegląd, natomiast chodziło bardziej o zarysowanie pewnych wyzwań i konieczności, a nie zamykanie dyskusji. W praktyce bardziej więcej o jej otworzenie. Dziękuję bardzo. Ja wezmę na moment mikrofon. Będę miała przyjemność prowadzić też tę debatę. Przede wszystkim parę informacji takich zupełnie technicznych, ponieważ chcemy, żeby ta dyskusja była jak najbardziej interaktywna, więc wszystkich uczestników, którzy są z nami na Zoomie, zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się i zadawać własne pytania. Można użyć tej możliwości, którą Państwo macie w swojej aplikacji, podnieść rękę, raise hand na Zoomie. Ci, którzy słuchają naszej dyskusji na Facebooku, zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach. Będziemy je odczytywać, więc można zgłaszać się już teraz, można w trakcie dyskusji, będziemy tego głosu udzielać. Natomiast przechodząc już do tematu naszego spotkania dotyczącej właśnie omówionego raportu. Ja się właśnie zastanawiam, bo powiedziałeś przed chwilą, że faktycznie te możliwości, to co niosą te nowe technologie, z jednej strony mogą być jednocześnie zagrożeniem, z drugiej strony mogą być pewnymi możliwościami, pewnym otwarciem. Bardzo wyraźnie to było widać przy tej dyskusji, przy tym stwierdzeniu dotyczącym tak realnie miejsc pracy, że być może stanie się tak, że tych miejsc pracy będzie mniej ze względu, że wejdą, nie wiem, nowe technologie, roboty czy cokolwiek innego, ale być może właśnie też odwrotnie, że będziemy potrzebowali więcej tych miejsc pracy i chciałabym to osadzić w takim obecnym, bieżącym kontekście. To będzie pytanie i do Ciebie i później do Macieja, żeby też to skomentował. Jak uważasz na ten moment, październik 2022 roku, mamy stopę bezrobocia w Polsce, która we wrześniu wyniosła 5,1%, to jest wynik lepszy niż w sierpniu, a w ogóle jest najniższym wynikiem od 90 roku. I czy my faktycznie teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy, powinniśmy się obawiać o to, co się zadzieje na rynku pracy? To jest trochę przewrotne pytanie, natomiast faktycznie te osoby, które nas słuchają, które pracują, które szukają pracy, być może tych zagrożeń teraz jeszcze nie widzą. I to może od tego zacznijmy. Bo to jest ważne pytanie, bo to jest oczywiście pytanie w stylu, czy mam czytać książki science fiction, czy powinienem czytać realistyczny dramat społeczny. Więc ja uważam, że jedno i drugie, ponieważ dramat społeczny to jest rzeczywiście to, co dzieje się tu i teraz, natomiast science fiction to jest coś, co wyznacza nam horyzont, ale coś, co też planujemy teraz, w tym momencie, to się nie będzie działo za wiele lat, to się tak naprawdę już teraz wyłania.
Myślę, że powinniśmy zrozumieć przede wszystkim, że przyszłość to nie jest coś, co dopiero będzie. Przyszłość to jest coś, co kształtujemy już teraz. Dlatego już teraz na przykład wchodzą pewne regulacje, które niepostrzeżenie, na przykład na płaszczyźnie powiedzmy inwigilacji, tak, na płaszczyźnie właśnie permanentnego śledzenia nas w pracy. Tak? Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie takie przyszłościowe, jakieś wielkie roboty, które gdzieś tam będą chodzić po ulicach. To może tak w ogóle nie wyglądać. To właśnie może być kompletnie nieobecne i nagle za naszymi plecami okaże się, że zbiera się o nas informacje, na które żeśmy tak naprawdę do końca nie wyrazili zgody, prawda? Nagle może się okazać, że nasz proces rekrutacji, nasz proces awansów zależy na przykład od algorytmów, które zoptymalizowały to w taki sposób, że no nie łapiemy się z jakichś powodów, tak? W raporcie pisze o tym, jak bardzo wiele różnych praktyk dyskryminacyjnych wiąże się z technologiami tu i teraz. Bo to są wyłączenia osób starszych tu i teraz, to są wyłączenia kobiet tu i teraz, to są różnego rodzaju dyskryminacyjne, można powiedzieć, uwikłania samych technologii, to jak one są projektowane, to się dzieje teraz. Podczas naszej dyskusji, o której mówił Bartosz we Wrocławiu, albo Dominika, nie pamiętam, która rozpoczęła cały proces przygotowywania tego raportu, pamiętam głos jednej z pań psycholożek, która bardzo sensownie wskazała, ja tutaj tylko to tak bardzo powierzchownie umieściłem, ale może to dobry moment, żeby o tym przypomnieć. Spada ranga psychologów przy procesach rekrutacji. My coraz bardziej automatyzujemy te procesy, więc to się dzieje znowu tu i teraz. Więc postuluję, żeby nie rozdzielać dramatu społecznego i opowiadań science fiction, tylko zacząć stworzyć bardzo, bardzo realistyczne dramaty science fiction. Maciej? Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i z góry niestety przepraszam za mój głos. Dzisiaj rano jeszcze był w porządku, ale to może utrudnić trochę mi wypowiedź. Niestety nie znalazłem żadnej technologii, która mogłaby odpowiedzieć na ten mój problem, w każdym razie takiej, która jest mi dostępna. Więc jeżeli w pewnym momencie zamilknę, to przepraszam, ale też dlatego zarzuty ustawiłem na końcu, po prostu co najwyżej do nich nie dojdę, a najpierw będą pochwały dotyczące raportu, który oczywiście przeczytałem z dużą uwagą i zainteresowaniem. Wydaje mi się, że jest tutaj kilka rzeczy, które są bardzo cenne i wyjątkowe też właśnie w debacie dotyczącej relacji między technologią i pracą i które są konieczne, jeżeli chcemy na nią spoglądać z perspektywy lewicowej. To jest właśnie ta polityczność technologii, to znaczy nie uznawanie, że to jest jakaś taka determinanta zupełnie oderwana, że to jest jakiś taki czynnik egzogeniczny. Nie, to w jaki sposób technologia się rozwija, to jest efekt politycznych decyzji, politycznych inwestycji sektora publicznego, ale także tego, jak pozwoliliśmy wykorzystać te inwestycje do ich komercjalizacji przez ogromne korporacje. I to jest jakby ta rzecz, która tutaj w tym raporcie jest bardzo mocno podkreślona. Nie dostrzeżemy tutaj takich twierdzeń jak właśnie takich terminów, bo ta uwaga na język to też jest bardzo cenna, żebyśmy nie mówili właśnie o gospodarce opartej na wiedzy, na przykład tylko o kapitalizmie kognitywnym albo o kapitalizmie nadzoru, bo to tak jakbyśmy mówili zamiast o kapitalizmie o gospodarce rynkowej, a wiemy, że tak mówi oczywiście większość dziennikarzy, tylko dlatego, że Ford ich tak niestety wytrenował, a powinniśmy się tego wystrzegać. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to wskazanie na ten ta uważność na społeczne skutki zmian technologicznych w kontekście nierówności. I tam jest świetny zresztą cytat wskazujący, że owszem, nowe technologie rozbijają pewne monopole, więc mają tą siłę destrukcyjną, czyli takie kreatywne i destrukcyjne, ale jednak tworzą nowe. I to, w jaki sposób dzisiaj władza, wiedza i kontrola jest skoncentrowana w tak naprawdę kilkunastu rękach właścicieli największych korporacji właśnie cyfrowych, no to jest ten coś, czym nie mieliśmy do czynienia od bardzo, bardzo dawna i na co z pewnością powinniśmy zwracać uwagę. W zakresie tych, podoba mi się też podejście do tego, do prognozowania. To znaczy, że to nie jest tak, że my teraz zastanawiamy się, jak tu zajrzeć do czarnej kuli i powiedzieć, jak będzie, do szklanej kuli i powiedzieć, jak to będzie, tylko
mamy świadomość i autor świetnie pokazuje, że ma świadomość tego, że prognozy są po to, żebyśmy byli w stanie przygotować się na różne scenariusze, żebyśmy byli w stanie podjąć działania, które wykluczą te scenariusze, które są groźne, a uprawdopodobnią te scenariusze, które są dla nas bardziej korzystne. No i tu podaję 4, ja pokrótce się odniosę do 3 przynajmniej z nich, wbijając się trochę od nich. Do pierwszego nie, bo to jest już pełnej automatyzacji. Ona wydaje się jednak pewnym uproszczonym sposobem myślenia o całym tym procesie. Wrócę do niego trochę, kiedy będę mówił o dochodzie podstawowym, bo debata wokół dochodu podstawowego niestety także w pewnym momencie właśnie w tym punkcie, w tym scenariuszu się trochę kształtowała. Drugi scenariusz dotyczący tego, że właśnie będzie zbrana więcej pracy, ale właśnie takiej niepewnej, ale naciskający przede wszystkim na tą kwestię przekwalifikowywania się. To jest kolejna rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna, to znaczy, że nie tylko ten scenariusz jest zarysowany, ale istotna część tego raportu poświęcona jest po prostu edukacji. Znaczy, tak jak często liberałowie za szybko uważają, że rozwiązywanie problemów społecznych leży po stronie edukacji, tak tutaj to podkreślenie wydaje mi się absolutnie kluczowe, dlatego że bez zmiany w systemie edukacji, zarówno tej instytucjonalnej, związanej powiedzmy ze szkolnictwem podstawowym czy szkolnictwem wyższym, ale także właśnie edukacji rozumianej szeroko jako edukacja ustawiczna, czy też po prostu uczenie się przez całe życie i nabieranie pewnych kompetencji. Nasza odporność na zmiany technologiczne i nasza możliwość wykorzystywania społecznego pozytywnie zmian technologicznych po prostu będzie niewielka. I ten nacisk i ta rola tutaj w tym raporcie jest dostrzeżona i bardzo, bardzo to uważam za dobrą decyzję. Inną rzecz, o której zresztą autor przed chwilą odrobinę wspomniał, to jest jednak trochę pójście w takim na przekór pozornie linii obrony trochę słowa elastyczność. I tu też wydaje mi się to cenne, dlatego że powinniśmy zawsze odróżniać różne typy elastyczności. Kiedy elastyczność jest po prostu pewną przykrywką dla odbierania ludziom bezpieczeństwa zatrudnienia, bezpieczeństwa regularnej płacy, czy bezpieczeństwa zakresu obowiązków, czy miejsca w hierarchii służbowej, w której funkcjonują, no to nie jest elastyczność. Naprawdę to jest wymuszona niepewność. Natomiast pewne elementy elastyczności związane właśnie z tym, że jednak nie chcemy wszyscy pracować od 8 do 16, nie mamy już systemu, w którym ten taki fordystyczny, powojenny system jest akceptowalny, no i on już nie był akceptowalny w 68 roku i nie jest tym bardziej akceptowalny dzisiaj. Więc musimy mieć też świadomość, że i preferencje co do godzin pracy, co do tego, jak ona jest dzielona i powinny być brane pod uwagę i nieco bardziej zindywidualizowane, co oczywiście utrudnia działalność takich organizacji jak związki zawodowe, bo oczywiście musi temu odpowiadać pewnego rodzaju, no właśnie bardziej taka zniuansowana polityka, bo nie zawsze wszystko da się uregulować w sposób taki bardzo, bardzo zgrubny. I czwarta rzecz, ten czwarty scenariusz wskazywany dotyczący technokratyzmu. Tu świetnie opisany, na ile on może stać się czymś, co z kolei w stanowisku Rady Krajowej Partii Razem przyjętym w tym roku zostało nazwane cyfrowym tayloryzmem XXI wieku, a więc to jedyne pierwsze nazwisko, jakie użyłem, więc wyczerpałem swój limit. Tayloryzm, czyli taki system, w którym faktycznie z punktu widzenia maksymalnej efektywności monitorujemy każdą możliwą czynność pracowników. No i oczywiście ma to z jednej strony taki proefektywnościowy walor, no ale z drugiej strony oczywiście jest często po prostu pewną formą opresji wobec pracowników. No i teraz, kiedy to już nie jest tylko mierzenie z zegarkiem, czy ktoś przekłada jakąś rzecz albo przekręca śrubkę w ileś tam sekund, ale to już jest mierzenie na przykład tego, gdzie spadają nasze gałki, spoglądają nasze gałki oczne, albo jak klikamy i przesuwamy myszkę, no to jest następny poziom kontroli, który oczywiście też jest dość niestety przerażający. Odniosłem się tutaj do stanowiska Partii Razem.
To stanowisko to można zresztą znaleźć na naszej stronie. Stanowisko w sprawie wpływu zarządzania algorytmicznego na środowisko pracy. Wspominam o nim dlatego, że ono jest w dużej mierze z tym raportem zgodne. To znaczy faktycznie tutaj zarówno rozpoznania doradców politycznych, jak właśnie pan profesor, jak i części już partyjnej idą ewidentnie tutaj w rękę w rękę. Tam zarówno pewnego rodzaju diagnozy związane na przykład z problemami takimi jak nadużywanie danych po prostu zbieranych przez różne miejsca pracy, przez bezprawny właśnie nadzór, który łamie nie tylko regulacje, czasem obchodzi regulacje po to, żeby po prostu łamać podstawowe prawa człowieka albo zwiększać po prostu poziom wyzysku, przez to zwrócenie uwagi na samą problematyczność zastępowania decyzji ludzkich decyzją algorytmów, bo ona jest takim czynnikiem, który no zgodnie z takim liberalnym myśleniem, jak coś zdepersonalizujemy, jak coś zobiektywizujemy, no to nie będziemy z tym dyskutować. I to słusznie bardzo w raporcie jest napisane, że tego się nie da negocjować. To jest jakiś obiektywny czynnik, algorytmy powiedziały nam, że się nie nadajesz do tej pracy, więc się nie przyjmujemy w rekrutacji. No tylko, że nikt nie pyta, jak te algorytmy są skonstruowane i dlaczego wewnątrz jest na przykład wpisane mechanizmy, które ewidentnie dyskryminują kobiety albo dyskryminują osoby nie jest kaukaskiej rasy. Tak, więc to są rzeczy, na które na pewno trzeba zwracać uwagę. I tutaj cztery postulaty, które pojawiły się w naszym stanowisku i pojawiają się w tym raporcie, które chciałbym podkreślić. Po pierwsze, pełna jawność zbieranych danych. Tutaj musimy mieć bardzo dużą uważność na to, jakie te dane zbieramy, ale nie tylko jak one są zbierane, ale co z nimi się robi, jak są przetwarzane i gdzie są przekazywane. To jest rzecz, która przez RODO oczywiście skontrolowana, ale w praktyce pamiętajmy, raz to regulacje, dwa to praktyka. I bez instytucji kontrolnych tak naprawdę nasze regulacje mogą pozostać niestety w próżni. Po drugie, to jest podkreślenie roli związków zawodowych i konieczność uzgodnień wszelkich, na przykład, jeżeli mówimy elastyczność taka jak pracownicy sobie życzą, no to tylko wtedy, jeżeli to jest uzgodnione. Szanse na to, że to jest uzgodniona, a nie wymuszona elastyczność, no to nie jest tak, że to nie jest pojęcie wolności Korfina Mikkego, który uważa, że jak ktoś się na coś zgadza, no to po prostu jest podmiotem wolnym i w związku z tym to nie jest wymuszone, że nie stoi ktoś z pistoletem. Tylko wiemy, że oczywiście przymus ekonomiczny jest przymusem, jest przemocą. W związku z tym musimy mieć świadomość, że tylko zagwarantowanie pewnego instytucjonalnego wsparcia, czyli silnej roli związków zawodowych, może uczynić z elastyczności pewne rozwiązanie, które będzie korzystne dla pracowników, a nie opresyjne dla nich. Po trzecie, prawo do odłączenia, tu nie będę tego rozwijał, to zostało świetnie przez pana profesora opisane. No i po czwarte, no to jest zwrócenie właśnie uwagi na trudną sytuację pracowników platformowych, w pracy platformowej, czyli po prostu uznanie ich jako nie samozatrudnionych, nie freelancerów, nie przedsiębiorców siebie, jak chciałby Michel Foucault, przepraszam, drugie nazwisko, ale właśnie jak pracowników, tak? I w związku z tym, za czym idą wszystkie prawa pracownicze, powinny iść wszystkie prawa pracownicze. Coś, czego nie było w naszym stanowisku, a jest w raporcie, więc muszę wymienić, to jest świetne zwrócenie uwagi i ta propozycja spółdzielni platformowych, czyli właśnie jednak powiązania tych pracowników z samą platformą na tyle, że to oni też są na przykład udziałowcami w tym przedsięwzięciu i na przykład decydują o tym, w jaki sposób rozwija się ta platforma i jak są na przykład przekazywane zyski. To jest z pewnością pomysł, który wydaje mi się bardzo, bardzo cenny. Teraz dwie rzeczy. Masz jeszcze jedno zdanie i poproszę. Jedno zdanie. To no, miałbym krytyka jest. To już nie znam, że. No dobrze, to ja powiem o dowodzie podstawowym, bo muszę. No to wtedy dojdę do krytyki, ale mam w kolejności dochód podstawowy, muszę powiedzieć, bo muszę odhaczyć rzecz, na której oczywiście pewnie czuję się, że znam się jakoś najlepiej. Bardzo się cieszę, że tutaj się pojawił jako postulat, który warto jest rozważenia, a nawet jest po prostu popierany. Warto pamiętać tylko, że właśnie trzeba na niego spoglądać w trochę bardziej zniuansowany sposób. W tym raporcie oczywiście nie ma tego rozbudowania, no bo to nie jest też ten temat, ale dyskusja o dochodzie podstawowym z perspektywy automatyzacji, ona niestety przez długi czas była tak bardzo uproszczona, to znaczy oto roboty i algorytmy zabiorą nam pracę, pracować będzie tylko 20% społeczeństwa, trzeba zrobić coś z całą resztą, więc dajmy im dochód podstawowy, żeby przeżyli i mogli kupować jednocześnie to, co wytwarza te 20%. No i gdyby to była prawda,
to jako ogromny zwolennik dochodu podstawowego uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Trzeba po prostu po staromarksowsku przejąć kontrolę nad środkami produkcji i przejąć roboty, a nie liczyć na to, że dochód podstawowy będzie jakimś rozwiązaniem. Ale nie jest to po prostu prawda. To znaczy proces zmian technologicznych po prostu nie prowadzi do tego typu zmian, bo to nie jest tak, że jeżeli my zwolnimy z uwagi na zastąpienie faktycznie w jakiejś branży, czy w jakimś sektorze, czy w jakiejś firmie, powiedzmy 200 osób na przykład nowymi robotami, to jakby nie jest istotne tylko to, że te osoby tracą pracę. Jest istotne, czy one są w stanie znaleźć pracę, kiedy już w innym miejscu. Tak? Znaczy, z perspektywy makroekonomicznej, to nie technologia jest głównym elementem, który decyduje o tym, czy tych miejsc pracy mamy więcej, czy mniej, tylko relacje makroekonomiczne, takie jak udział płac, takie jak inwestycje, takie jak efektywny popyt. No i wtedy wiemy, czy tych miejsc pracy jest wystarczająco dużo. No tylko oczywiście i to jest ten moment, w którym warto mówić o dochodzie podstawowym i technologii. To jest troska o to, że osoby zwolnione czy tracące pracę w jednej branży, na przykład w przemyśle, no nie od razu staną się opiekunkami do osób starszych. Tak? Po prostu kompetencje w miejscach pracy, które są poszukiwane i w miejscach pracy, które właśnie znikają, są po prostu zupełnie różne. I stąd ten absolutnie kluczowy nacisk na konieczność przekwalifikowywania się, na jakiekolwiek wsparcie od strony edukacji, ale także od strony systemu zabezpieczenia społecznego, a więc tej poduszki powietrznej, która zawsze i wszystkim w każdym momencie gwarantuje, że podstawowe potrzeby będą zapewnione. W tym sensie, w takim procesie dobra edukacja potrzebuje po prostu dochodu podstawowego. Bardzo dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi. Ja teraz nie będę zadawała żadnego pytania, natomiast oddam głos pani Ewie Składek, która zgłosiła się na Zoomie. Bardzo prosimy, pani Ewo, mikrofon jest pani. Czy my się słyszymy? O, bardzo przepraszam, najwyraźniej to była absolutnie pomyłka albo mikot przebiegł przez klawiaturę, że cofam. Nie słyszymy się. Zapraszamy jeszcze raz. Absolutnie przepraszam za zgłoszenie się, nie chciałam się zgłaszać, to mi kod przez klawiaturę przebiegł. Dobra, jasne. Czyli nie tylko technologie płatają figle, ale też koty. W każdym razie podtrzymujemy nasze zaproszenie, żeby osoby chętne zgłaszały się, czy na Zoomie, czy pisały po prostu swoje pytania w komentarzu na Facebooku. Więc przepraszam Cię, Macieju, za to poganianie, natomiast myślę, że będzie lepiej dla nas i dla wszystkich, którzy nas słuchają, jak będziemy mówić trochę krócej, żeby było dynamiczniej. Ale to jest tylko taka moja uwaga gdzieś na... I dla Twojego głosu także. Ja dziękuję za te bardzo takie wnikliwe, dokładne odpowiedzi na to moje pytanie. Natomiast chciałabym pociągnąć ten wątek z jednej strony i elastyczności czasu pracy, ale też tego, co związane jest z tym zacieraniem się granic, bo mam takie poczucie i to akurat dobrze dla tego tematu, który też się ty zajmujesz, Kamilu, że czas pandemii, kiedy część pracowników w Polsce pracowała zdalnie, też dodajmy, że to było tak w porywach, myślę, że 10% społeczeństwa, bo większość z nas jednak do tej pracy docierała i pracowała na miejscu, bo nie miały takich możliwości, żaden pracownik produkcji nie będzie pracował z domu, ale ci, którzy wykonywali pracę zdalną, po tym czasie pandemii, zresztą także na bieżąco, jednak dzielili się swoją perspektywą, bo to nie jest tak, że mamy same plusy, że to jest takie świetne, nie muszę jechać do pracy, nie muszę stać w korkach, jestem u siebie w domu, mogę sobie, nie wiem, może nawet w piżamie pracować, robię swoje rzeczy i tak dalej. Natomiast pojawiały się kwestie, one zresztą też wybrzmiewały na tym panelu zeszłorocznym w Karpaczu, także z tą stroną społeczną, z OPZZ-em, że cały czas my mamy w naszym prawodawstwie nieuregulowaną tą kwestię, jak pewne rzeczy rozwiązać, bo jednak pracując z domu, na własnym sprzęcie, korzystając z własnego prądu, korzystając z własnego internetu, no nie mamy żadnych rozliczeń. Można powiedzieć nawet wprost, że firmy też na tym oszczędzały i były nawet takie wyliczenia, że przy zamkniętych na przykład całych pomieszczeniach biurowych, no oszczędzały na energii, oszczędzały na przykład na
sprzątaniu, na utrzymaniu tych pomieszczeń, więc trochę to jest kwestia dotycząca tego, jak dobrze tutaj opracować te rozwiązania dotyczące tej pracy zdalnej. I druga to zacieranie się granic, to prawo do odłączenia. Kończę pracę o tej 16, 17, 18 i chcę mieć spokój, nie chcę mieć telefonów od przełożonego czy od przełożonej, nie chcę dostawać powiadomienia na swoim telefonie, gdzie ta granica się zaciera, zwłaszcza też w sytuacji, kiedy czasami wcale nie mamy tych służbowych sprzętów, a mamy na przykład podpiętą skrzynkę pracowniczą. I też trudno oczekiwać, że ktoś o dogodnej dla niego porze nie wyśle tego maila. Raczej kwestia jest taka, że my nie powinniśmy musieć go odczytywać, prawda, o 21, o 22, więc prosiłabym o takie ustosunkowanie się do tej kwestii, jak tutaj te sprawy rozwiązać, jak rozwiązywane są może w innych krajach, bo my tę dyskusję powoli zaczęliśmy i myślę, że pandemia w ogóle była takim momentem, że zwróciliśmy na to uwagę. To jest klasyka takiej neoliberalnej logiki, że jeżeli w kategoriach naturalnych konieczności, tak, że oto pracowniku dostajesz niesamowitą możliwość, już nie musisz chodzić do pracy, prawda? Realizujesz się w domu, przecież możesz poświęcić się od razu swoim dzieciom i tak dalej, więc w dużej mierze przecież tak naprawdę nie pracujesz, robisz zresztą to, co ci się podoba. Realizujesz swoje pasje. To zysk dla ciebie. To zysk dla ciebie, czyli klasyczna prywatyzacja zysków i uspołecznienie strat. Przerzucanie na pracownika konieczności zarówno inwestowania w siebie, w sprzęt, w to, jak ten sprzęt pracuje właśnie, energię i tak dalej, prawda? Ale zawsze to się robi pod takim szyldem naturalnych, znaturalizowanych konieczności. To lewica powinna być na to zawsze wyczulona, bo te kwestie strat ekonomicznych to jest i tak tylko jeden to jest czubek góry lodowej. Dla mnie jednym z największych problemów, które pokazała pandemia, to są przede wszystkim straty emocjonalne, psychologiczne, jeżeli chodzi o pracę w domu. I o tym, no niby się mówi, ale często się mówi w takich kategoriach generalnych, tak? Czyli że na przykład ludzie zaczęli ze sobą przebywać, więc na przykład dzieci z przemocowymi rodzicami. Albo w ogóle ta przemoc się uwypukliła, stała się bardziej widoczna. Natomiast straty psychologiczne są też dla samych pracowników, bo pracownik będzie wtedy, no z niewolnika nie zrobisz pracownika, no pracownik będzie wtedy zadowolony, kiedy rzeczywiście będzie mógł wypocząć, kiedy oddzieli bardzo precyzyjnie. Ja to mówię jako naukowiec, czyli ktoś, kto z założenia zawsze pracuje w domu i prawdę powiedziawszy, bardzo często, kiedy już naprawdę byłem zmęczony, to musiałem ubrać się i wyjść do pracy, żeby po prostu popracować w innym miejscu. Praca hybrydowa to żadne wielkie wow, to żadne wielkie wyzwolenie, to co najwyżej pewna konieczność w określonych warunkach i to, co w różnych innych kwestiach i momentach tego raportu pisze, praca hybrydowa, o ile nie ma konieczności, nie powinna być czymś, co jest narzucane, czymś, o czym pracownik, co dla pracownika jest nienegocjowalną kwestią. To jest przede wszystkim bardzo ważne. Druga bardzo ważna sprawa to jest zakres tych prac, które są wykonywane. I trzecia bardzo ważna kwestia to jest właśnie to, co pracownik musi dać i co jest dogadane, a co musi dać pracodawca i to też jest dogadane. Niestety praca hybrydowa w trakcie pandemii pokazała, że to jest wolna amerykanka, jak to zresztą w kapitalizmie zawsze było. Kapitalizm z założenia, z natury swojej bardzo często, jak jest, nie ma kontroli ze strony instytucji publicznych, przechodzi w system wolnej amerykanki. To właśnie był taka namiastka takiej właśnie wolnej amerykanki. Maciej? Wolnej, która de facto prowadzi do zniewolenia. Wolnej dla niektórych.
Nie wiem, co się wydarzyło. Okej. Okay. Bo znowu coś kliknąłem i teraz chyba może już działać. Szanowni Państwo, tak bywa w kapitalizmie rzeczy. Nie ma dźwięku. W internecie. Dźwięk jest, może? Kiedyś nie było rzeczy, teraz jest. Jest dźwięk, dobrze. To po prostu co jakiś czas trzeba tutaj kliknąć. Jasne. Dobrze, to zacząłem mówić o kwestii podatku cyfrowego. To jest kilka metod na to, jak go wprowadzić. To znaczy, to jest rzeczywiście rzecz jakoś debatowana, wprowadzana w niektórych krajach, omawiana na poziomie, już są pewne zaawansowane prace na poziomie ponadpaństwowym, no bo taki podatek tak naprawdę sensowny jest wtedy, kiedy byłby wprowadzony przez dużą liczbę państw po prostu na pewnym obszarze gospodarczym, takim jak chociażby przynajmniej Unia Europejska. Natomiast taki, powiedzmy, dość prosty model tego podatku zaproponowaliśmy i złożyliśmy taką ustawę, ona niestety nie została przegłosowana w ciągu tej kadencji, czyli podatek właśnie od przychodów firm cyfrowych, to tak zwany podatek od usług cyfrowych. I on dotyczy takich trzech usług. Pierwsze, wykorzystywania reklam profilowanych, to znaczy nie chcemy wszystkich reklam w ten sposób opodatkować, tylko tych, które wykorzystują właśnie dane do profilowania. Więc nie są taką zwykłą reklamą, jaką możemy napotkać, nie wiem, otwierając gazetę po prostu, tak? Bo ona nie jest do nas dostosowana, tylko właśnie jest jakby dość ogólna. Po drugie, takie usługi jak umożliwienie wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego, co też jest rzeczą dość specyficzną. I po trzecie, właśnie przekazywania zgromadzonych danych o użytkownikach, czyli to wszystko jest istotne z perspektywy tych platform, tych narzędzi, tych instytucji, które właśnie w taki sposób te dane wykorzystują. I tutaj zaproponowaliśmy, że ten podatek powinien wynosić 7%, co ma pewne punkty odniesienia, bo gdyby one realnie płaciły taki podatek po przeliczeniu odpowiedniego podatku CIT od całości tego, co robią, od tej części, która podlega właśnie temu, co by było objęte tym podatkiem, to mniej więcej tyle by to by wyszło, trochę powyżej tych 7%, stąd nie jest to wzięte z kosmosu. Przychód z takiego podatku, jak szacujemy, przyniósłby od miliarda do 2 miliardów złotych rocznie i oczywiście to byłby przychód rosnący, no bo wiemy, że tutaj ta sytuacja, wykorzystanie tego typu praktyk oczywiście jest coraz powszechniejsze. Natomiast jest to jeden z tych kolejnych podatków, który no nie tylko po prostu ma przynieść nam jakieś środki do budżetu, ale ma też zniechęcać do pewnego rodzaju zachowań właśnie tego typu i szukania być może zysku wyższego po prostu w zachowaniach mniej moralnie problematycznych. I teraz te trzy krótkie rzeczy, z którymi mam problem. Po pierwsze, cały rozdział o edukacji, ja się zgadzam w 100%, poza jednym zdaniem, które jest na początku, ale które jest sprzeczne z dalszą częścią. Ja po prostu uważam, że to był błąd edytorski, ja chciałbym to wyjaśnić, bo na samym początku rozdziału edukacji jest napisane, że edukacja szkolna powinna być sprzężona z rynkiem pracy. I mam wrażenie, że to jest zdanie, które jakby jest powszechnie, być może ono było po to wklejone, żeby ktoś sceptyczny uznał, że po prostu to nie jest aż tak inne stanowisko niż to, co słyszymy zawsze, no ale wydaje mi się, że tutaj warto zająć bardzo stanowisko wyraźne, że nie powinno być sprzężone z rynkiem. To może od razu, bo to będzie tak rzeczywiście dynamicznie. Nie wiem, skąd jest to zdanie. Być może był to skrót myślowy, bo oczywiście w całym rzeczywiście raporcie, tym i innym moim raporcie dotyczącym sensu stricto właśnie tak zwanych potrzeb rynku pracy zawsze negowałem te kwestie. Natomiast myślę, że tu bardziej chodziło o to, żeby posługując się tym skrótem, nie wiem skąd zresztą wziętym, ale jako autor biorę to na klatę oczywiście, pokazać, że wręcz przeciwnie tak naprawdę, chodzi o coś zupełnie innego, żeby wprowadzać na przykład do szkół
nie te nieszczęsne lekcje przedsiębiorczości, a na przykład, co w jednym z raportów bardzo silnie podkreślamy, na przykład wiedzę o związkowieniu, wiedzę o prawach pracowniczych. No więc właśnie, ale w innym raporcie to bardzo mocno rozbudowane. Nie wiem skąd jest to zdanie, ale biorę je na siebie. Czy ja mogę mikrofon? Bardzo proszę. Bo ja tutaj wprowadzę jeszcze większy dynamizm. Ja wiem, Macie już jeszcze nie odpowiedziałeś na to pytanie, ale mamy zgłoszenie na Zoomie i oddam teraz głos panu Ryszardowi Prądkowskiemu. Bardzo proszę, panie Ryszardzie. Trzeba włączyć mikrofon jeszcze, panie Ryszardzie. Proszę zrobić unmute. Dobra, już mnie słychać? Słychać, tak? Tak. Dobrze, zacznijmy od tego, że czuję się trochę rozczarowany słuchając tego webinaru, nie? Ja nie wiem dlaczego Lewica choruje na chorobę, którą ja nazywam PZPR-owską jeszcze. Bez przerwy słyszę, że potrzebne są w jakiejś dziedzinie jakieś rozwiązania, mało tego, opisuje się jak one powinny wyglądać, tylko nikt nie mówi jakie to są rozwiązania. No jest trochę działalność bez sensu, dlatego że ja już słyszę to od 30 lat, neoliberalizm, no trzeba coś z tym zrobić, trzeba to rozwiązać, tamto, trzeba rozwiązać tamto, po czym nie ma żadnych rozwiązań, a neoliberalizm wprowadza swoje rozwiązania i taczka jedzie dalej. Czy wreszcie Lewica z tej choroby się wyleczy, czy nie? I obronić, spróbować bronić raporty i nadzieję dyskusji. Natomiast cały szereg rozwiązań, nie jest bardzo szczegółowy, więc jeżeli jest zarzut, że mówiliśmy być może za dużo o diagnozie, za mało o tym, co warto zrobić, to też przyjmuję, cytując mówcę na klatę. No ale na pewno już weźmieliśmy podatek cyfrowy, cały szereg regulacji. Przypomina dotyczące właśnie zarządzania technicznego, wspólne podstawowe, skracanie czasu pracy, bo ten kwestia czasu pracy również powinna być na pewno podniesiona. No to są jakby w sumie dość, znaczy gdyby któryś rząd wprowadził wszystkie te rzeczy na raz, to byłby najbardziej rewolucyjny, wybrany przez rządy, bo bardzo dawno, jeżeli nie mogły jakichkolwiek. Myślę, że mamy rozwiązania i mniej więcej wiemy. Zmierzać. Pytanie jest oczywiście co najwyżej o priorytety i kolejność rozwiązań, no ale to już jest na trochę innym poziomie. Pojawił się też temat podatku od robotów. I to jest jeden z postulatów. Czy ja mogę panu Ryszardowi jeszcze, żeby zdynamizować dyskusję? Dziękuję. Znaczy ja z pokorą przyjmuję oczywiście tego typu głosy, tylko że w dużej mierze, panie Ryszardzie, no zakładam, że pan jest osobą świadomą i śledzącą, co się dzieje. Natomiast w tym samym czasie, kiedy takie osoby jak pan świadome obserwują, co się dzieje, jest cała masa nieświadomości ciągle w tej sprawie i my naszymi dyskusjami powinniśmy po pierwsze właśnie uświadamiać, że w ogóle ten temat istnieje i dla Lewicy, która bardzo często tematykę technologii traktowała po macoszemu, również ten temat jest ważny. A po drugie, i tu się zgadzam rzeczywiście z przedmówcą, że być może tych rekomendacji tutaj wybrzmiało za mało, ale zakładałem, że raport trochę przemawia tutaj za siebie i tam są bardzo dokładne, bardzo szczegółowe, wręcz gotowce, co można zrobić. I tutaj zakładam, że jako doradcy, jako przedstawiciele think tanków, naszą rolą jest dostarczanie politykom właśnie takich, jeżeli nie gotowców, to przynajmniej propozycji rozwiązań, ale jak wszyscy na tej sali chyba wiemy, polityka jest sztuką możliwości. Póki co te możliwości, jakie mamy, to właśnie robienie takich dyskusji i następnie próba lobbingu, przekonywania, wpływania, natomiast no, nie mamy tych instrumentów, które realnie dają nam możliwość podejmowania decyzji, o tym trzeba pamiętać. Proszę mikrofon, nie mamy pytania. Bardzo dziękuję. Mamy pytanie zadane na Facebooku, ja je odczytam. Pan Krzysztof Ratajek napisał tak. Bardzo ważne będzie szkolenie ustawiczne, przekwalifikowanie. W tej chwili nie wiadomo kto i jak
powinien koordynować takie działania. Urzędy pracy, jeżeli prowadzą podobne działania, to tylko dla osób bezrobotnych poza wojewódzkimi. Brałem udział w konsultacjach na temat koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy. Jest to ciekawy projekt wspomagania pracowników, którzy jeszcze pracują, a w najbliższej przyszłości mogą stracić pracę. Właściwie zgodziliśmy się, że działania takie mogłyby prowadzić także związki zawodowe. To trochę jak w wariancie duńskim. Jednak bez pomocy rządowej, tutaj chodzi o pieniądze, same nie będą tego zrobić w stanie. Jest też to szansą na ich wzmocnienie. Co sądzicie o takim projekcie? Czy zwrócił Pan uwagę na coś, co jest niezwykle istotną kwestią, a w tym raporcie jest również przedstawiona, myślę też z konkretnymi bardzo rekomendacjami. Więc ja tylko powiem, że kwestia kształcenia ustawicznego to jest w ogóle kompletnie niedoceniony sektor edukacji, katastrofalnie położony, w moim przekonaniu między innymi to są w ogóle katastrofalne odsetki, tak? Tyle się o tym mówi, no ale właśnie poprzez to nieszczęsne powiązanie edukacji z potrzebami rynku pracy, to się tak nazywa właśnie, tak? Rynek pracy, nie prawa pracownicze, nie prawa świata pracy, tylko rynek pracy, czyli jakby z założenia na poziomie terminologii już mamy tutaj jakiś rynek, mamy tutaj już jakieś kwestie gier popytu i podaży, prawda? Czyli opłacalności, maksymalizacji zysku, minimalizacji strat i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym później urzędy są bardzo zdziwione, że edukacja ustawiczna leży. No ale jak ma nie leżeć, jak dzieciom od przedszkola, od momentów preorientacji zawodowej w zasadzie cały czas się mówi, że jedyną wartością rynku, jedyną wartością właśnie kształcenia jest tak naprawdę dostrojenia się do potrzeb rynku pracy. Nie mówi się nic o kompetencji, znaczy mówi się oczywiście, ale to nie jest w hierarchii potrzeb wysoko, tak? Nawet jak robiłem jeden z raportów dotyczących funduszy operacyjnych, dotyczących finansowania działań edukacyjnych, no to właśnie to było bardzo czytelne. To idzie z góry, z Komisji Europejskiej, tak? Potrzeby rynku pracy. Więc tutaj jakby trzeba zmienić nie tylko terminologię, bo terminologia jest tylko najbardziej zewnętrznym wyrazem tego, ale trzeba przede wszystkim zmienić myślenie. I tutaj powiem paradoksalnie tak. Kiedy czytam raporty Unii Europejskiej, mówi się o nieszczęsnych potrzebach rynku pracy, ale kiedy poczyta się wewnętrzne raporty korporacji cyfrowych, to oni nie mówią tam o potrzebach rynku pracy. Oni mówią o kompetencjach miękkich, o kreatywności, o różnych miękkich, tak, takich możliwościach właśnie. Oni robią to oczywiście z tego powodu, ale bierzmy przykład z nich, obracając to subwersywnie przeciwko nim. Ja może zadam kolejne pytanie, które też dotyczy związków zawodowych i oddam wtedy głos Maciejowi. Natomiast zanim przeczytam to pytanie, tylko powiem, że my mamy ostatnie 10 minut naszej dyskusji i bardzo proszę o taką, no, pilnowanie tego czasu, to mówię do naszych gości. Pytanie od pana Macieja Zaboronka. Pytanie, jakim zagrożeniem dla uzwiązkowienia w Polsce i w ogóle jest praca zdalna, która w niektórych firmach jest właśnie tylko wyłącznie zdalna. Pracownicy nie przychodzą do biura nigdy, nie mają możliwości się nawzajem lepiej poznać. Wydaje się to być dużym utrudnieniem dla powstawania związków zawodowych, tym bardziej, że wśród pracowników biurowych firm prywatnych i tak jest ono niskie. A propos rozwiązań, w niektórych krajach istnieje możliwość, że dział HR w czasie rekrutacji wysyła kandydatowi informacje o tym, jakie związki działają na terenie zakładu. Z polskiej perspektywy wydaje się to kosmiczny pomysł, ale jednak jest to pomysł. Może zacznijmy od Macieja, żeby się ustosunkował do tej propozycji. Tak, bardzo dziękuję. Znaczy, ta propozycja jest oczywiście bardzo słuszna. To znaczy, ta informacja podczas rekrutacji powinna być absolutnie przekazywana. I też w ogóle informacje stałe na tym funkcjonowaniu związków zawodowych powinny być dostępne. No to problem polega na tym, że nasz poziom uzwiązkowienia jest taki, że często tych związków po prostu w wielu miejscach nie ma. A nawet jak już są, to faktycznie w momencie pracy zdalnej to nie jest już kwestia tylko tego, że związek nie powstanie, ale że też trudno jest jemu funkcjonować. Jeżeli zatomizujemy rzeczywiście pracowników poprzez ich rozdzielenie przestrzenne, no to trudno liczyć, że związki można wyobrazić sobie jako działające według tego starego modelu. Tylko że jeżeli spojrzymy na strukturę gospodarczą, która
no też w dużej mierze składa się nie tylko z dużych zakładów pracy, w których okej, jest różnica między zgromadzeniem tej dużej liczby osób w jednym miejscu, a pracą zdalną, gdzie oni się rozsiali, no ale kiedy mamy małe miejsca pracy, w których tak czy inaczej, bez względu na to, czy praca zdalna jest, czy jej nie ma, i tak możliwości spotkania się i samoorganizacji są utrudnione, no to musimy mieć świadomość, że po prostu funkcjonowanie związków zawodowych musi być inne niż przez ostatnie dziesiątki lat. One nie mogą się... I zresztą duża część związków już ma tego świadomość. Pewnie te mniejsze, bardziej radykalne centrale związkowe, tak jak inicjatywa pracownicza, im to przychodzi łatwiej zrozumieć, że jakby niekoniecznie miejscem, ośrodkiem organizacji i walki zawsze będzie pewien zakład pracy, a często jakieś terytorium. I na ile na przykład współpraca ze związków zawodowych, ze wspólnotą, w której pracownicy są po prostu osadzeni, bo strajki, nawet te w zakładach pracy, często wymagają całej sieci wsparcia osób, które są w rodzinach, które są w wspólnocie lokalnej, bo to też jest, znaczy to jest tak naprawdę czasami warunek możliwości tego, czy strajk może się powieść. Więc tu warto po prostu myśleć o organizacji związkowej i próbować ją organizować w taki bardziej nowoczesny, terytorialno, pozazakładowy też sposób. Ale pomysł oczywiście na to, żeby informować pracowników, jest jak najbardziej słuszny, potrzebny. Ja poproszę mikrofon. Mamy ostatnie 6 minut naszego spotkania i ja bym chciała poprosić Was 5 słusznie o krótkie podsumowanie. Ja ze swojej strony już się w tym momencie pożegnam i bardzo dziękuję za udział i za wszystkie pytania i na Zoomie, i na Facebooku. Zachęcam wszystkich do zajrzenia do raportu pana profesora Kamila Minknera Technologie jutra, a świat pracy. I zachęcam też do kontaktu, czy z doktorem Schlinderem, czy z profesorem Minknerem, jeżeli ten temat Was interesuje, chcielibyście się czymś podzielić, nie mieliście dzisiaj możliwości zabrać głosu, czy napisać pytania. I bardzo poproszę takie krótkie podsumowanie po 2 minuty. No cóż. Czyli takie polityczne podsumowanie, a w zasadzie medialne podsumowanie. No to w zasadzie chyba w takich przypadkach wypada się tylko cieszyć, że ta dyskusja się odbyła, że właśnie uświadamiamy. Ja uważam jednak jako edukator, że to jest bardzo ważne. Uważam też, że robimy to co jakiś czas w kolejnych odsłonach, które sprawiają, że kolejne osoby włączają się ze swoimi rekomendacjami. Być może w środowisku zarówno Fundacji Eberta, jak i mojej rodzimej Fundacji Ignacego Daszyńskiego, być może za jakiś czas wydamy nowe wydanie tego raportu, które uwzględni na przykład pojawiające się rekomendacje, taki update, mówiąc językiem technologicznym, więc wierzę, że tutaj te nasze spotkania, czy to co pani posłanka powiedziała, właśnie liczę na korespondencję, liczę na maile, bo być może to będzie właśnie ten głos, który będzie warto uwzględnić. Dziękuję bardzo i dziękuję za spotkanie. Oddaję. Bardzo dziękuję. No, to jest pewne też szczęście, wydaje mi się, tego całego, tej sfery zainteresowań, tego, o czym wszystkim rozmawialiśmy, że my tutaj nie tylko mówimy o pewnej diagnozie i o pewnych rozwiązaniach, które konkretnie należy włączyć, ale my dotykamy też pewnych fundamentalnych kategorii. To znaczy my możemy się zastanowić i co więcej, ta tematyka nas zmusza do tego, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pewne podstawowe pytania, na przykład czym w ogóle jest technologia, czym jest praca, kim jest pracownik. I to w każdym z tym, znaczy bez tego, bez podważenia na przykład takiego myślenia o pracy, że praca to jest to, co robię po to, żeby dostać wynagrodzenie, przez co ignorujemy ogromną większość pracy, która jest wykonywana na świecie, głównie nieopłaconej, głównie pracy domowej, opiekuńczej wykonywanej przez kobiety, to nam wyważa pewne furtki, które pozwalają wreszcie wyjść z tych utartych schematów debaty publicznej, która była do tej pory prowadzona. I to właśnie dzieje się dzięki takim dyskusjom, dzięki takim analizom, dzięki takim raportom. Także bardzo dziękuję za to, że ten raport powstał i że mogliśmy go skomentować. Konsekwencje po update'cie mogą być zarówno w projektach konkretnych ustaw, które z przyjemnością będziemy próbowali forsować, mając większą władzę w parlamencie niż teraz jako partia Razem i jako Lewica, ale także właśnie w tej debacie publicznej, w której po prostu nasza wizja rzeczywistości będzie fundamentalnie podważana.
Dziękuję. Miałam już nic nie mówić, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, już nie w kontekście komentarza, tylko naszego spotkania. Wszystkich zachęcam do tego, żebyście w swoich mediach społecznościowych, wykorzystując technologię, poszerowali naszą dzisiejszą dyskusję, bo nie zawsze o godzinie 15 ktoś mógł się z nami włączyć, a z pewnością ta dyskusja, te uwagi, opis tego raportu mogą być bardzo odświeżające, otwierające też oczy, dające punkt wyjścia do własnych refleksji, więc bardzo zachęcam, bardzo też proszę o to, żeby tę debatę poszerować. Jeszcze raz odsyłam do raportu i bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dobrego wtorku.